Witajcie, drogie dziewiarki. Dzisiejszym bohaterem filmu, który przygotowałam dla Was, jest Warkocz z okiem. Warkocz z okiem pojawił się, taka nazwa pojawiła się, gdy przeglądałam gazetę Sandra, taki najnowszy numer, w którym było piękne poncho, w którym wzór aż się prosi, by spróbować, jak to się dzierga te wielkie oczy na warkoczach. Podczas naszego spotkania na żywo wzór zyskał taką roboczą nazwę maski weneckiej. No coś w tym jest, coś jest na rzeczy. Ja pokazałam wtedy próbkę z włóczki Regina, wykonaną właśnie tym wzorem. Tutaj jest, ja tutaj mam uszykowane do krzyżowania w jedną stronę, ale by rozpocząć ten warkoczek, mam też drugą próbkę, która nam skrzyżuje w tym kierunku, a tutaj skrzyżujemy w drugim kierunku, ponieważ cały wzór to jest zrozumienie, gdzie tam się co robi, żeby właśnie tutaj się te oczka zebrały, a w jaki sposób inny nabrały. No więc myślę, że pokażę Wam też, jak wygląda schemat tego wzoru, ponieważ to on właśnie jest tym dzisiejszym bohaterem. Wzór powinien być podzielny przez 24 oczka plus 3, plus 2 oczka brzegowe, jeżeli chcemy, by dzianina posiadała krawędzie. To są te krzyżowania, które tutaj widzicie na schemacie. Jeżeli też chcemy, żeby na przykład dziergając szal, żeby symetrycznie przy krawędziach w tę samą stronę się układał, to wtedy ilość podzielnych oczek powinna być 24 plus 3 plus 12, bo ten jeden jest właśnie, te 12 oczek potrzebne jest, by się skrzyżował w drugą stronę. No i tak, żeby nie przedłużać, to myślę, że jest ten czas, by Wam pokazać. Akurat ta próbeczka, którą tutaj mam, to jest na włóczce Rami. Włóczka, którą nazwijmy to tak, miałam pod ręką, ponieważ kiedyś próbowałam z niej dziergać szaliczek, no jakoś nie było nam po drodze, ale to właśnie teraz jest dobry czas, by spróbować, jak ta włóczka Rami zachowuje się w dzianinie. Myślę, że to ten już czas, by Wam to pokazać. Czyli tak, zaczynamy. Zaczynamy trzy oczka, jak widzicie, ja nie mam tutaj oczek brzegowych, po prostu zaczynam tymi oczkami ze wzoru. Trzy oczka mamy przerobione, trzy oczka lewe, w tym jedno oczko było brzegowe. A teraz to jest ten newralgiczny czas, kiedy musimy zrozumieć, że z tymi oczkami, które tutaj następują po tych trzech oczkach jerseyu, tutaj są trzy oczka prawego jerseyu, raz, dwa, trzy. No i teraz drogie dziewiarki, to jest ten czas, by przetrenować. Zobaczcie, teraz będę nakładać ten cały warkoczyk, te wszystkie oczka Francuza muszą się znaleźć na tych trzech oczkach jerseyu, który tutaj widać. No to lecimy, będzie ciasno. Czyli tak, zaczynam pierwsze oczko ściegu francuskiego. Nakładam na te trzy oczka jerseyu. Lecimy. Drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Mam nabranych, zobaczcie, dzianina teraz wygląda w ten sposób. Wygląda, nie wygląda, prawda? Nie wygląda, jest tutaj tak ciasno i w ogóle, no w ogóle nie fajnie. Więc teraz robimy tak, robimy narzut i teraz te oczka, które były tutaj jako ten jersey prawy, przerabiamy jako trzy oczka prawe. Dwa i trzy. I teraz lecimy dalej według wzoru, czyli trzy oczka lewe. Raz, dwa i trzy. Odwracamy robótkę. Można powiedzieć, że przerabiamy oczka tak, jak schodzą z drutów. Już zaraz dojdziemy do tego narzutu. Tutaj był jersey prawy, więc to teraz będzie jersey lewy. I mamy ten narzut.
Jak byście zauważyły, zredukowałyśmy ilość oczek o 6, więc w tym narzucie, który tutaj mamy w tej pętelce, musimy wyrobić 6 oczek, czyli robię to tak. Jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Jedno oczko prawe sobie dobieram na tej samej pętelce. Jedno oczko lewe, to mamy już 4. Jedno oczko prawe i jedno oczko lewe. I teraz mamy 3 oczka prawe. Odwracam robótkę. Zobaczcie, można powiedzieć, że pojawia się zarys oka, prawda? Otwór w robótce, kontrolowany otwór, kontrolowana dziura. Lecimy dalej. 3 oczka jerseyu lewego. Tutaj mi się niteczka plącze, może sobie przesunę w drugą stronę moteczek, żeby on był z tej i nic nie zaburzał. Mamy 3 oczka jerseyu lewego. Teraz robimy oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I to będzie, i te 6 oczek, które zostały wyrobione z tej pętelki, staną się ściegiem francuskim, czyli będą przerabiane zawsze jako prawe. A tutaj, widzicie, ten jersey prawy, który był tu, poprzez te 6 oczek przechodzi jako jersey prawy w drugą stronę. Się będzie krzyżował. I 3 oczka lewe. Odwracamy robótkę. To jest ta cała trudność stworzenia tego oka. Zrozumienie tej zasady daje Wam nieograniczone możliwości kombinacji wszelakich. To jest, pamiętajmy, to jest jersey prawy, a teraz skoro to jest lewa strona, przerabiamy to jako lewe oczka, a tutaj wkraczamy, bo to jest lewa strona robótki, ale to jest ścieg francuski, 6 oczek, więc będą to zawsze prawe. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 i 6. No i mamy 3 oczka prawe jako ten jersey lewy na prawej stronie robótki. Cóż nam się wyłania z tego, z tej naszej pracy? Widzicie, skrzyżowanie nastąpiło w ten sposób. Jeszcze może jeden rząd, żeby troszkę się uwidoczniło to oko i co po nim następuje. 3 oczka lewe. Mamy Francuz 6, prawda? Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Jersey prawy, 3 oczka. Raz, 2 i 3. I 3 oczka lewe. I tutaj tak. To wygląda w ten sposób. Włóczka rami citronowa, czyli merino z pokrzywą, nazwijmy to, powiem to tak, na drutach numer 4,5. Wygląda w ten sposób. To jest skrzyżowanie w ten kierunku. Później ten jersey prawy leci sobie w drugą stronę i później zakręca. A ten drugie krzyżowanie, bo to są krzyżowania na dwa kierunki. Tu jest to pierwsze krzyżowanie, a drugie krzyżowanie pokażę Wam na drugiej próbce, na tym właśnie, które było pokazane na live'ie. Czyli tak, zobaczcie. Fragment, który Wam pokazałam przed chwilką, można powiedzieć, że to jest to, że to jest ten kierunek krzyżowania, czyli po krótkim początku, tutaj były cztery żeberka Francuza, skrzyżowałam, czyli tak nałożyłam, jak pokazałam Wam wcześniej, później idzie 7 żeberek ściegu francuskiego i później krzyżujemy w drugą stronę. I teraz tę drugą stronę chciałam Wam pokazać, bo to się odbywa w troszkę w inny sposób, a znając te dwa sposoby, to już sobie poradzicie ze wzorem. Jak widzicie, one się mijają, te oczy, prawda? Czyli 7, tutaj możecie sobie dowolnie komponować, tu nie musi być 7 rzędów ścięgu francuskiego, tu może być tyle, ile chcecie, ale według mnie nie powinno być mniej, ponieważ wzór jest ściągający. Jeżeli zrobiłybyśmy za często to oko, to po pierwsze byłoby bardzo dziurawe, a poza tym no, te oczka mogłyby nie dać rady, że tak powiem, wyprostować się w praniu, bo wszystko byłoby ściśnięte. Według mnie można nawet wydłużyć nie 7 oczek, nie 7 rzędów
rzędów Francuzika, tylko na przykład 9-11. Też byłoby fajnie, wtedy wszystko się wydłuża. No i tak, lecimy dalej z tematem, co tam się krzyżuje w drugą stronę. Ja tutaj zerkam sobie na ściągę, bo wiadomo, że głowy nie należy zaśmiecać informacjami, które można pozyskać ze źródła innego. Czyli tak, dochodzimy do miejsca, o tutaj już się muszę ułożyć ładnie, gdzie będziemy krzyżować. To jest włóczka Regina, druty numer 4. Patrząc na konsystencję tej dzianiny wypranej, jeżeli planowałybyśmy sobie zrobić szalik, szal taki letni z tej włóczki, to według mnie można wziąć druty 4,5 albo 5. Spokojnie, patrzę jak to jest konsystencja tego, a szal może być luźniejszy, nie musi być bardzo taki skupiony w sobie. Czyli dochodzimy do miejsca, gdzie będziemy krzyżować. Tutaj się to odbywa w trochę innym kierunku i to tak. No, musimy przełożyć 9 oczek, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 oczek bez przerabiania, nitkę mamy z tyłu, widzicie, nitka została sobie. I te 9 oczek mamy na prawym druciku. Lewym drucikiem zaczynamy mieszać, czyli po tych 3 oczkach jerseyu prawego, który będzie tym jerseyem prawym, zaczynam swoją wędrówkę w celu skrzyżowania. Nakładam na te 3 oczka. Pierwsze oczko zostało nałożone. Tutaj trzeba pilnować, żeby nic nie spadło, żeby ilość tych nałożonych była taka, jaka miała być. Następne nałożone, widzicie? I ostatnie, które muszę nałożyć. Jest nałożone. I zobaczcie, to wygląda tak. Ścisk niemożebny na tych drutach. Więc teraz te 3 oczka, które mam jako nieprzerobione, to są 3. One są ściśnięte, więc może nawet nie wyglądają, że są 3. Przekładam sobie na drut lewy. Raz, 2 i 3. I teraz te 3 oczka przerabiam na prawo. Raz, 2 i 3. I teraz robię narzut, z którego w rzędzie powrotnym wyrobię to wszystko, co tutaj pochowałam. Teraz mamy trzy oczka. Raz, 2, 3. Odwracam robótkę, bo tutaj w tej mojej próbce mam też oczka brzegowe, więc tutaj były 3 oczka plus 1 oczko brzegowe. No i tak, i lecimy z tematem. To jest ten rząd, którym prostuje ilość oczek, czyli tak, mamy 3 oczka prawe, czyli jersey prawy. Tutaj, zobaczcie, mam narzut i teraz wiem, że muszę na tym narzucie zrobić 6 oczek. Robię jedno prawe, jedno lewe, tak sobie muszę tę nitkę przełożyć. Jedno prawe, jedno lewe, to jest 4. Jedno prawe i jedno lewe. Mam 6 oczek. Jest. To jest taka największa trudność w tym wzorze, żeby po pierwsze w tamtym rzędzie, żeby to ładnie ułożyć na te 6 na tych 3, a w tym, żeby te 6 wyrobić. No i reszta oczek tak, jak schodzą z drutów, czyli tutaj, gdzie jest jersey, to jersey, tu, gdzie Francuz, to wszystko jest na prawo. I lecimy. Przerabiam. Tam, gdzie nic się nie zmienia, to po prostu robię szybciej, bo to nie ma znaczenia dla filmu. Nie wiem, czy wiem, że wzór Wam się spodobał, czy wykorzystacie go. Według mnie fajnie się nauczyć czegoś nowego. To jest zawsze budujące, gdy możemy czegoś nowego się nauczyć. Na jakiś wzór spojrzeć innymi oczami, choćby to był warkocz z okiem.
albo maska wenecka. Jak macie jakieś pomysły na nazwę dla tego wzoru, takie robocze nazwy, to napiszcie w komentarzach. Tutaj tak. Aha, widzicie, tutaj nie byłam czujna. O, czujna nie byłam. Czyli zamiast ściegu jerseyu zrobiłam francuzika wszędzie, ale ja już to naprawiam. Wiecie, to się wszystko zawsze da naprawić, byle było w porę zauważone. To jest próbka robocza, więc tutaj oczka nie muszą być równe. To tylko przedstawia Wam, jak krzyżujemy te oczka i jak ten wzór się może zachowywać. Już mam naprawione. Widzicie, pomyłki się. To tak, diabeł normalnie gdzieś tam zawsze, jak tak dyskutuję podczas dziergania, to właśnie takie pomyłki się najczęściej zdarzają. Ma być tutaj 6 oczek Francuza jersey, 3, 2, 4, 5 i 6. Dobra, i dochodzę do mojego oka świeżo stworzonego. Raz, dwa, trzy oczka jersey lewy. Tutaj mam 3 oczka jersey prawy, czyli prawe oczka. A tutaj mam to moje oko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 oczek prawych wyrabiam w oku. Zobaczcie. Oczy nie są równe. To od razu się zauważy, ale powiem Wam, że to się wszystko wyrówna po praniu, kiedy próbeczka, ja tutaj to ułożę. Zobaczcie. Próbka wygląda tak. Oko świeżo stworzone wygląda tak, a oko już wyprane, czyli tu, bo ten fragment był prany, więc oczy, otworki, które już były wyprane, to po pierwsze tu się ładnie ułożyło, a oczka się też wyrównały, więc one się początkowo wydają, że ale no, nie wyglądają, ale to ładnie później ułożone, wszystko dochodzi do normy, do tego, że jesteśmy zadowoleni. Mnie się wszystko bardzo spodobało, planuję z tego tym wzorem zrobić sobie letni szaliczek, taki ogrzewający ramionka. Pamiętajcie, musi być wzór podzielny przez 24 plus 3 oczka. Jeżeli chcemy, by było symetrycznie, to wtedy powinniśmy zakończyć jeszcze 12 oczkami z tego początku. To dajcie znać w komentarzach, czy Wam się wzór podoba, czy może jakąś inną nazwę wymyślicie dla niego. Ja skorzystałam z wzoru z najnowszego numeru Sandry, w którym tym wzorem było wykonane poncho. Czekam na Wasze komentarze, jakieś informacje zwrotne i może na zdjęcia dziajnie wykonanych tym wzorem. Za uwagę w dzisiejszym odcinku bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem. A! Zapomniałam Wam powiedzieć. Bo to jest tak, jeżeli zostawicie nam łapkę w górę pod filmem, to jest nam zawsze bardzo miło, że Wam się podobało. Wtedy wiem, że wszystko było ok. Czyli łapka w górę.